Cześć, witajcie, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną są Sąsiadniki. Cześć, witajcie, jestem Miki. No, dzisiaj ogólnie jedziemy akcja na wozy. No tak. Big Baga. Tak, z południa. No, Big Baga se zakładam już. I lecimy na zboża. Zboża i nie tylko. Zboża i takie inne tam, na soję jeszcze polecimy sobie. No i na pszenicę, bo tylko te dwa na razie mam, ale jeszcze połączę tutaj po pierwszym pokosie o łąkę z oram i będę miał też ten. I będę miał też tutaj pszenicę koło domu. Co się dzisiaj nie umiem wygadać ludzie ogólnie. Dobra, tu Bo łazę. dopiero co rano jest, to wiesz, to No. inaczej tak. Dzisiaj my z Mikołajem korzystamy ze strajku. Nie, no ja z rekolekcji. No widzicie, Mikołaj bezbożnik. Bo u mnie tak jakby strajku nie ma. Mikołaj bezbożnik nawet kurde nie poszedł na rekolekcję. No Od tutaj. 8 są, to jeszcze ten, mam czas, minutę. Serio? Jeszcze nie ma 8 nawet? Ojej, widzicie ludzie, jak my się poświęcamy, nawet wolne wstajemy. O 7 nagrywamy odcinki. Ogólnie pod ostatnim odcinkiem bardzo dużo łapek było, wyświetleń też tak w miarę. Za co serdecznie dziękuję i pamiętajcie, 80 łapek i 800 wyświetleń i lecimy z kolejnym odcinkiem od razu. A jak ten... Sorry, też właśnie za opóźnienie, bo mówiłem tak ostatnio. Ale niestety się opóźniło, ponieważ... ponieważ co? Co my... Czemu? Nie wiem, nie wiem. Nie pomogę. No, także ten, jedziemy sobie. Jeszcze tutaj. Także ten, dobra, no, także ten. No, tata przyszedł, że zaraz do roboty już mnie nienawidzicie. Nawet się nie da odcinka nagrać. Kurczę. No ja też, ja by zjem śniadanie i wtedy idę. No, takie w soi mi chwasty wywaliło, nie? Nawet bym musiał jechać pryskać. Mi w rzepaku, ale tylko na tym jednym przyczu wywaliło takie wysokie chwasty. No, będę musiał lecieć pryskać w ogóle. Ale tu w pszenicy też jakieś są, już widzę, skubane, kurde. Nie wiem, trzeba opryski tak zapinać zaraz. Tylko jak się trochę rozstrzeli ta pszenica, ale to tam jest po wojnie. Myślę, jeszcze potem pojedziemy na łąki, na wozu posiać. A, i właśnie, nie pokazałem nawet nowego nabytku. Tamten nowy nabytek, który był na gospodarce. Jak ktoś widział, to jak ktoś zauważył, ktoś ogląda, to zauważy, że to jest beczka do gnojowicy. No. Forszlita chyba 9 tysięcy kosztowała. Jeszcze sobie zdjęcie zrobię. Ty, ja tutaj mam takie dobre 2 hektary. No widzisz. Dobre 2 hektary i 2 ary, tak? Tak, 2 hektary i 2 ary. Ale kurde. Dobra, ja już lecę dalej z nawozami. Jeszcze sobie zdjęcie cyklu na szybkości. A ja tutaj mam 1/3 hektara tutaj. Miałem chyba z 500 kilo, a ustawiłem na 250, czyli 70 kilo mi wyszło, czyli jakieś 1/3 hektara jest. Na tym małym. Dobra, a teraz lecimy na Los Grande Pole, wielki fest. No, tu trochę mniejszą dawkę, bo na łąkę dałem taką, żeby nam było nawiezione dobrze. No, a potem łąka będzie przerywana prawie cała. Łącznie z tym, co było zasiane teraz na linę. Co jest zasiane tam. Już i tam będzie więcej pola niż łąki. Bo na razie łąki tam nie potrzebuje chyba aż tyle. Zobaczymy. No i takie chwasty w soi, no kurde.
muszę zobaczyć, czy to będzie łapać. O matko, ale tu omijak jest. Musi łapać, człowieku, ja. Gdzieś omijaka sąsiad zrobił, jak ja cię pożyczył. Gdzie omijaka? No tu na tym dużym polu. Jakiego omijaka? Ja tam prawie że nic nie siałem. Jak to nie? Z której strony? Tu koło supa. No bo ty przyszedłeś i miałeś sobie siać dalej. No trudno. W tych chwastach Ursus całkiem ładnie wygląda. Jeszcze go popuściłem, bo rozsiewa dźwięk. Aż takie wielkie chwasty tam masz? No, te wysokie, nie? Ue, to ja ten, mam tylko w jednym miejscu takie wysokie. Ja zem polwam, kurde. Sąsiad też miał, ale no prysku skubany. U poli to pewnie nie wyśmienia, co on tu ma chyba. Ale nie no, nawozy prymasowe to chyba pierwszy raz w ogóle nawoz na tym polu się je. A tak co, nie siałeś tutaj nawozu? Nie, bo jak kupiłem, już było rozcięte. No tak. Faktycznie, faktycznie. A teraz chyba jeszcze będę miał fazę ten. Pierwszą fazę dopiero chyba będę miał. No. Nic pod korzeń nie dałem, kurde. Pieniędzy nie było. O Boże. Było trzeba do Bociana jechać. Tak, żeby policzył siana. No. A potem zmniejszę dawkę, bo mi został taki przejazd na jedno koło od ciągnika. To zmniejsza dawkę i ogień. Tak jak komputer mówi z tego, z rozsiewacza, nie? Co dzisiaj rozsiewałem wszędzie nawóz na tych wszystkich moich kawałkach, to mam 4 hektary. To ładnie. A ja tutaj mam na pewno ponad hektar na tym, co teraz jestem. No, mnie się też tak jakoś podoba, że ten, że mam 4 hektary. O, ja będę miał pewnie do 3. No, nie wiem, czy tyle będziesz miał. Czemu? Ale... Że koło domu tam jest dużo. Koło domu jest dużo, tu jest hektar ponad. Tam jest 30. 0,30. A jeszcze zobaczyłem sobie ludzie cenę mleka ogólnie. Ue, niska. A jak tam krowy? Czystości nie mają zbytnio. No. Pamiętajcie, te ludzie łapce w górę. Takie trochę... Tak trochę dla motywacji, bo... Bo nie ma czasu nagrywać, nie ma czasu w ogóle usiąść sobie pograć. To żeby chociaż była motywacja. No jest katastrofa nieraz. Usiąść i nagrać, nie? No. Także wiecie, już wszystko. Potem w następnym odcinku myślę, że się na kosy będą. I może jakieś opryski częściowo się zrobi. Ale jeszcze zobaczę, aby którą minutę mamy. O, ósmą dopiero. 8 minutę 8 godziny. No, 8 minut. Nie, w następnym odcinku to już myślę, że ty sobie zrobisz sianokos i zaczniemy żniwa już powoli. Zobaczę. Jeszcze. Bo teraz ten, teraz praktycznie zaraz będziemy kończyć, bo będę musiał iść do roboty. No, i tak to będzie. Tak to jest z Michałem, umówić się grać, nie? Ludzie, mówię wam po prostu, z nim to jest katastrofa. No tak to jest, jak masz w głowie wszystko. Tak, wszystko. A nie? A ja mam co powiedzieć? Nie masz teraz tyle roboty, a jak masz robotę, to z tobą też nie, nie ma czasu zagrać nawet, więc już. Ty, jeszcze mi nawet zostało, to ja na łąkę pojadę do siebie. No nie, czy ta Amazonka ma hydrauliczne otwieranie? Nie, ona w ogóle nie ma otwierania. Ma tylko bosko pasa we mnie prawie się nie ma. Dobra, zajedziemy tu i ogień otwieramy te zasuwy i jedziemy. Zgasimy koguta, bo szkoda akumulatorów. Ale nie, no zostali prymasa od Amazonka i 60. A ogólnie Miki, te Amazonki i te nowe, co teraz wyszły wczoraj, nie? No.
Obydwie są polskich autorów, nie? To ty gadasz. No. Bo te są od Mata, a tamte są od młodego, tego młodego, co Baszko robił, kojarzysz, nie? No. No. Co miał kończyć z modami, ale nie skończył. No, ale fajnie to, też tych rozsiewaczy teraz jest więcej, bo jeszcze są Unie, mamy takie rozsiewacze, ogólnie ludzie. Dużo tych rozsiewaczy teraz jest, bo Unii mamy do wyboru 2-3 kolory aż, to na 3 serie co najmniej. Amazonki mamy, kurde, też do wyboru pełno nadstawek i tak dalej. Więc jest wybór w miarę. Ogólnie dużo Amazonów wychodziło teraz, nie? I siewnik, i rozsiewacz. Popularna marka. Tu już jest mamy zielone, dobra, lecimy na Szczecin. Lecimy na chatę w takim razie. Ale ten nawozy porosiewane, a ty masz wszystko porosiewane? No, teraz upryskam na ten, na rzepak, na chwasty. No ja se tu zajadę. No, bo na rzepaku mi największe chwasty bywali, bo nie wiem czemu. Ogólnie taka beczka Forschlit HTS 100.27, no taka beczułka, podcase idealna będzie. No i co, my już Amazonkę se chowamy, na razie kuniec nawozu, potem może druga dawka, może opryskiwaczem dam, zobaczymy. I tu se otworzę wszystko. Patrzcie jaki mądry, może opryskiwaczem, może nie? A jak? Innowacja, RSM będę dalej. Tak. Też on ma tyle dyż na końcu ten opryskiwacz. Aha, ty ja myszką kurde macham w prawo cały czas, żeby drzwi zamknąć, nie? A to się do góry robi, żeby zamknąć. O, tu widzicie jeszcze sianko z ostatniego pokosu jesiennego. Na przyczepce zostawione. Bo wygodnie. Resory to nam już w drugą stronę się wygięły, będzie trzeba przekręcić. No. To się łamią. No dobra. Ale to wywalały tego zarycia tak trochę. Plutony prawie. No. Oborka akurat też pod kręcą w sumie jest. Jakby trochę szerszy był, to już kurde było, to się ciężko się wyrobić. No, krokodyla ostatnio chyba widzieliście, bo ostatnio chyba był obornik. Więc no. Do paszowozu sobie zasypię już. Będę miał na wieczór namieszany. Trochę kiszonki w nim i ogólnie. A na spodzie takie może być, to przynajmniej się to przemiesza. Dobrze. Tak, tak. No, pronara, dobry paszowóz. Miesza. Głupi, można powiedzieć. No, i to chyba na tyle będzie ludziska w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się film spodobał, że stawicie łapkę w górę i tak dalej, i tak dalej. I trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.